Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na czwartej noworocznej gali akordeonowej. Duszą tego zespołu jest człowiek dobrze Państwu znany. To jest dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Radzyniu Podlaskim. To jest założyciel orkiestry Artis & Demo i dyrygent. Dusza Artis & Demo. Pan Zbigniew Czuryło. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się nisko. Szanowni Państwo, dzisiejsza gala będzie miała dwie części artystyczne. I z wielką radością cieszę się, i że w tym miejscu, w tym czasie i na tej sali i odpowiedział na moje zaproszenie, na zaproszenie orkiestry, jest wśród nas ten, którego znacie może Państwo poprzez trzy bajeczki, które gramy. Ten, który opracował wiele utworów, które również wykonujemy. Jest wśród nas pan Krzysztof Naklicki ze Świnoujścia. Proszę Państwa, i pierwszą część koncertu poprowadzi orkiestrę pod swoją batutą kompozytor utworów własnych i opracowań. Co to będzie? Za chwilę Państwo się dowiecie. Człowiek, który jest duszą, sercem, z akordeonem, z akordeonistyką, który jedzie taki kawał drogi do nas, żeby być z nami na gali akordeonowej, który zachwyca swoim ciepłem, wiedzą, kulturą życia. Jest z nami dzisiaj. I z wielką radością przekazuję przygotowaną orkiestrę, a pracował również wczoraj, już według swojej wrażliwości, swoją przekazuję orkiestrę Artis & Demo na pierwszą część koncertu pod batutą pana Krzysztofa Naklickiego. Państwo, pierwsza część koncertu rozpocznie się wspomnianymi trzema bajeczkami. Pierwsza z nich nazywa się Młode jeże na spacerze. Druga Nocne łowy starej sowy. A część trzecia to Pani Mucha z Panem Żukiem spacerują nad potokiem. Zapraszam do wysłuchania. Thank you.
Możemy opowiedzieć pewną historię. Historia, pomyślicie Państwo o miłości, bo utwór bicie serca. Nie. Nasze serce bije też szybko, bo my prowadzimy zły tryb życia. My się spieszymy, my się denerwujemy. Usłyszycie Państwo ten pośpiech w utworze. Usłyszycie też Państwo, jak człowiek leży w łóżku szpitalnym i jak bardzo nierówno serce mu bije. I urządzenie, do którego jest podłączony, wydaje niepokojące dźwięki. Najpierw coraz szybsze, a potem ów dźwięk stały, który oznacza, że trzeba szybko podejmować akcję reanimacyjną. No i skończy się to tak, że człowiek ów wyzdrowieje i będzie prowadził bardzo spokojny tryb życia. Przed Państwem utwór, który jest przestrogą. Bicie serca, część pierwsza, życie w ciągłym pośpiechu. Część druga, niepokojące objawy. Część trzecia, wspomniane spokojne życie po zawale. Thank you.
Mateusza, poproszę. Zapraszamy Mateusza, bo Mateusz będzie, powiedzmy, główną gwiazdą tego utworu, ponieważ Mateusz jest solistą w utworze pod tytułem Tokata. Zapraszam Państwa. Nie będzie to opowieść o zawale, ale bardziej opowieść o miłości. Kolejna część to Nieśmiały Michał. Następna, trzecia, również tak się nazywa. Dla młodej pani to czwarta część, piąta Niedbała Kaśka, a szósta Starka i Synowa, czyli Teściowa i Synowa. Zapraszam. Thank you.
Thank you.
przede mną ostatni utwór, który zadyryguje. Nie będzie to moja kompozycja, ale opracowanie walca niemieckiego kompozytora. A tę zapowiedź chciałem wykorzystać, żeby podziękować mojemu koledze, przyjacielowi i całemu zespołowi za to, że mnie zaprosili, że mogłem tutaj trochę się podenerwować, potremować i bardzo miło spędzić czas, bo cóż nasze życie było warte, byłoby warte, gdyby nie te emocje, które przeżywamy, które są pozytywne. Dziękuję bardzo i proszę Zbyszka, żeby przyszedł i proszę o oklaski dla Zbyszka. Jak już wspomniałem, jestem ze Świnoujścia. Album na temat naszego pięknego miasta, żeby pokazać, że nie tylko Radzyń jest piękny, ale Świnoujście też. Wpisałem dedykację. Przyjaciołom z Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo pod kierunkiem Zbigniewa Czuryły składam serdeczne podziękowanie za zaproszenie i wspaniałe przeżycia. Jednocześnie składam życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych wspaniałych owoców pracy. Ale też chciałem, żeby dalej grali moje utwory, więc tak. I też chciałem, żeby wiedzieli trochę o naszej szkole muzycznej świnoujskiej, która niedawno obchodziła 30-lecie i tutaj mamy taki okolicznościowy biuletyn wydany. Myślę, że Zbyszek też, bo kilka jest egzemplarzy, panu burmistrzowi też przekażę i jeszcze innym osobom, żebyście państwo też wiedzieli o naszej szkole. A Zbyszek, no bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo. Jeżeli literatury, no to, to mamy co robić, ale w ferie nie będziemy grać. Nie. Już po ferie. Proszę panią Karolinę, żeby zapowiedziała ostatni utwór. Nawiasem mówiąc, przepiękna są te kompozycje, a przed państwem walc, nawiasem mówiąc. Thank you.
Pozwolę sobie w Państwa imieniu w tym momencie złożyć na ręce Pana Krzysztofa kwiaty i podziękowania. Dziękuję serdecznie.